Moi drodzy, znajdujemy się właśnie w Pradze i jesteś zmęczony. Lepiej znać jakieś miejsce na odpoczynek. Pierwszy raz, moi drodzy, coś się takiego zdarzyło, że jestem zmęczony, ale to nieważne, ponieważ mam bardzo pilne zlecenie i jedziemy... Nie pokażę wam, bo zasypiam. Nie pokażę wam, bo zasypiam. Moi drodzy, jedziemy w Volvo FH z jakimś dziwnym... karawanem. Nie wiem, o co w tym chodzi. Nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem w ogóle, co się stało. Nie wiem, co się w ogóle stało, że ja przyjąłem to zlecenie i one już wygasa. Dochód ze zlecenia 1586 euro, a jedziemy do Katowic. Pozostało 0 minut, przerwa na odpoczynek 0 minut. Musimy iść spać. Ja nie wiem, jak w tej grze się chodzi spać, więc wejdziemy do ciężarówki. I gdzie tu się chodzi spać? Jak, co ja mam kliknąć, żeby pójść spać? Gdzie tu się chodzi spać? Usługi? Nie wiem, no ale ja muszę do Katowic jechać, nie? No trudno. O, jak fajnie nawigacja tutaj jest ustawiona. Nie muszę patrzeć w dół. Ojej. Ale dzisiaj będą przygody. Dzisiaj to naprawdę będą przygody do tych Katowic. A ja wziąłem w ogóle... Czekaj, muszę sprawdzić, czy ja wziąłem ten... Ja wziąłem ten karawan! Ale o co chodzi z tym karawanem? Dopada cię zmęczenie. W takich sytuacjach powinieneś znaleźć jakiś parking, żeby odpocząć. Czekaj, bo ja jestem zmęczony, ja się muszę spieszyć. 140 euro w Czechach. Ja myślałem, że w Czechach będzie tanie, ale jest w sumie drożej. Ej! Okej. Odkryłeś agencję pracy. Tu możesz zatrudnić kierowców. Uszkodzenie naczepy. Nie wiem, co zrobiłem, ale uszkodziłem naczepę. No nie, no fajny. Fajny mamy transport do Katowic. Bardzo mi się podoba. Dobra, na rondzie pierwszy zjazd. O, jest Wrocław. Przekroczenie czasu pracy. Minus 60 euro. To co, ja pojadę za darmo do tych Katowic? Czy co się teraz stanie? Jak tu się chodzi spać? A... Zasypiam. Czekaj, nic nie widzę. Dobra, jestem! 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 Ale patrz, tutaj się chyba można przespać. Ja tutaj widzę jakiś taki znacznik. Tu gdzieś, prawda? Tu chyba można prze... Ale czemu nie mogę w ciężarówce spać? Ja tego nie rozumiem. Tu? Czy tu się da przespać? No tutaj coś widzę. Tam... O, jeszcze będę musiał czekać, nie? Dopada cię zmęczenie. Tu jest hotel, patrzcie, tu w prawo. Połączenie GPS. Dobra, i tu. Jakie uszkodzenie naczepy? Co ja znowu zrobiłem? Nawigacja wznawiona. Przekroczenie czasu. Połączenie tu. GPS zostało utracone. Czy ja się tu mogę jakoś przespać? Dzień dobry. Wznawiona. Ja bym się chciał tutaj jakoś przespać. Jest taka możliwość u państwa? No widzę, że hotel. Użyj na samym dole, żeby włączyć silnik. Dobra. O, no zasypiam. Dobra, czekaj, ja muszę... Ja nie umiem kręcić, nie? Jak się tu zasypia? O, jest, dobra, użyj następnego klawisza, żeby włączyć silnik. Aby odpocząć, okej, okay, enter? Nie ten enter, tu. Ale ja będę spóźniony i zaś jest ciemno, zaś będę po ciemku jechał. Dobra. Odpalaj. Jest git. Ale powiedz... Ale powiedzcie wy mi, co ja mam teraz z tą dostawą zrobić? Nie mam żadnych wiadomości, czy ja ta dostawa jeszcze jest dostępna? Jest, do Katowic. Pozostało 0 minut. Skręć w lewo. Ja naprawdę nie wiem, czy ja nie dostanę po uszach. No to co muszę? No powiem nim, że zasnąłem, nie? Trzymaj się lewej strony, jest. To nie jest Fernbus! Jakie zaś uszkodzenie naczepy? Co skręć ja takiego złego zrobiłem? Uszkodzenie naczepy 16%, ty, ja nic nie robię. A może ja tutaj musiałem... O! Tu, 160 euro za spowodowanie kolizji. Ja się nigdy nie dorobię w tej grze. Czemu tu jest uszkodzenie naczepy? No co ja takiego złego zrobiłem? Hamuj, bo się wywrócisz, bo tutaj ta naczepa jest tak leciutka, że ja za chwileczkę mogę się przewrócić z tym samochodem. O, Wrocław 200 km, uszkodzenie naczepy 41%! Co ja zrobiłem nie tak? No przecież jest git wszystko, nie? No co się tutaj dzieje w tej gierce? Ty, bo ta gierka jest jakaś zbugowana. Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi. Kiedy ja będę w Polsce? Ja już chcę być w Polsce, ja już chcę przerwać to zadanie. Tu, na Wrocław, jeszcze z Wrocławia, a czwórką, jeszcze tam muszę chyba zapłacić tu, nie? Za bramki. Tu są bramki, dobra. Ale ciekawe, co się stanie, jak ja uszkodzę tą naczepę w 100%. O, dzwonią do mnie już. Halo? Tak? Nie mam telefonu przy sobie. Halo, tak? No ja będę! Ja będę! Ja będę, za chwilę będę! Uszkodzona naczepa? 41% tylko, a co? Nie no, ja muszę odebrać ten telefon, poczekajcie. Halo? No halo! No, no dzień dobry, dobry wieczór, dobry wieczór. Miał pan być wczoraj!
24 godziny temu z moją naczepą! Co się dzieje? Panie, ja nie wiem w ogóle, co się teraz stało, ale ja panu wytłumaczę. No, słucham! Panie, ja przyjąłem to zlecenie, prawda? No ja jestem zawodowym kierowcą. Ja przyjąłem to zlecenie i ledwo co je przyjąłem, zapomniałem się przespać, zapomniałem, że muszę iść spać generalnie i musiałem się iść przespać, ale już gdy ja przyjąłem to zlecenie, to już było spóźnione, więc nie może mnie pan obwiniać za to. No to co tam się u was dzieje? Jak to u nas? Ja po prostu dostałem telefon od spedytora, czy chcę takie zadanie. Wszedłem na rynek pracy no i po prostu wziąłem, no ale to, że to jest, to co ja mogę za to? A jesteś już w rodę! No jestem, no niech pan tak nie krzyczy, że jest w pół do pierwszej. Nie, przepraszam, 20 jest, o w pół do pierwszej będę. Co? Tak późno? Ja o tej porze idę spać! No to jak pan chce, to ja sobie też mogę zrobić pauzę i przyjadę później, nie? Nie, no dobra, chyba przyjedzie. No dobra, przyjadę, ale niech mi pan powie, ta naczepa, nie? Czemu pan taką naczepę? Czy co, mam tu ciężarówką przywieźć? To nie mógł sobie pan tutaj jakąś Skodę wynająć i przyjechać? Nie! A co się z nią tam dzieje? No wie pan co, no ja sobie tutaj po prostu jadę na spokojnie z tą naczepą i ona mi się uszkadza, nie? Ja panu powiem, że ona, no, dosyć dziwacznie wygląda, jak ja wiozę naczepę ciężarówką. No i ona tutaj cały czas tak jakby ten, nie? Uderza... To będzie miał pan na podkole do najęcia, nad kole, znaczy podłogę. Co? Co pan, nienormalny? No takie dostałem zadanie, przecież to nie jest moja ciężarówka, nic takiego. Ale wie pan co powiem? Panu coś powiem tak. Ja za chwilę już będę w Polsce i będę za chwileczkę we Wrocławiu, nie? I mam nadzieję, że no jak się ta naczepa dojedzie. Ale jak się zepsuje, to wie pan, że no w Polsce tanie, nie? Niech się pan cieszy, że ja nie jestem w Niemczech, nie? Dobra, daj, nara! No dobra, no nara. Głupia rozmowa telefoniczna. Ty, dobra, bo ja się muszę spieszyć. Ja muszę wyprzedzić ten samochód tutaj, znaczy tego Flixbusa. Czekaj, bo to jest naprzeciwka idzie, a ten tu hamuje, no mnie puści czy mnie nie puści? Nie puści mnie. Ale jedźcie, no! Czemu my jedziemy wszyscy 50 na godzinę, no? Dobra, dawaj tu w lewo teraz, wyprzedzamy, wyprzedzanko. Co tu się teraz dzieje? Dobra, ci tu kręcą. Ten tu na motorze też... Dobra, dalej prosto! Okej. Jest git. Ja się nie będę denerwować, ja nie będę tutaj jechać teraz zgodnie z przepisami, przecież ja nie mam czasu. 90 na godzinę, tu 50. Orenus przed nami jedzie. A tego. Dobra, tu go trzeba wyprzedzić. O, w Polsce jesteśmy! Już jesteśmy! Ale ja się zastanawiam, dlaczego nie jechałem na Ostrawę, czy to tak nie było szybciej. Wrocław, Budziska, dobra, jesteśmy już chyba. No bo tutaj ta granica jest taka mega dziwna. Ona tutaj naprawdę, tu nie ma żadnej autostrady, tylko jest po prostu przejazd, nie? O, jesteśmy już w Polsce, bo już widzę polskie znaki. 70, spoko. 50, co tu się dzieje? O, mamy zielone! No i ledwo co wjechaliśmy do Polski, już roboty drogowe. Uwaga. Jedź, uszkodzenie naczepy! No co za typnie! I pa jak przyspieszył! Ja nie mogę z takimi ludźmi. Ja nienawidzę takich ludzi, co oni tak zahamują, nie? Ja też hamuję, moje dzieci tak do przodu lecą. I on później redukcja i jedzie. Co za typ! Szkoda, że tutaj nie mam długich tych z Audi, tych LED Matrix. Że jak ktoś przejeżdża, to... Że jak ktoś, słyszeliście to? Że jak ktoś przejeżdża... To wycina jego pole, żeby go nie oślepiać. No ja jestem ciekaw, czy my możemy tak po prostu jechać sobie na długich i czy my ich będziemy oślepić. Ej, mrugnął mi! Ej, to na serio działa? Że ja jadę na długich? I on mi mrugnął, że mam wyłączyć? Ej, ta gra jest mega realistyczna, ona mi się mega podoba. No wiele lepsze niż Fernbus. Par mruga! A ten mrugnie? Ej, oni mrugają! Że ja na długich jadę, patrz! Ej, dobre to jest! Jakie to jest mega, patrz, cykmi! Ten też, pa, cykmi! Pa tego, cykmi! Ej, mega to jest! Fajnie, ja wiem, że to są pierdoły, ale to jest takie fajne w tej gierze, pa tego. A, nie oślepiłem ich w ogóle. No dobra, ale czy w ETS jest jakaś zwierzyna? Czy my możemy... Ej, OMV? Ej, to już nie jest realistyczne. Wiecie dlaczego? No bo OMV nie ma w tym w Polsce. Czy gdzieś tam jest? Nie wiem, daj znać koniecznie w komentarzu, czy gdzieś obok ciebie jest stacja benzynowa OMV. O, jest ten
typek, nie? Zaś dzwoni, czekaj. Halo! Jadę, jestem już w Polsce, jestem w Polsce! Tak, jestem, no. No pod Wrocławiem. Uszkodzenie na ciebie 51%. Tak. Dobra, bo ja tu nie jadę po na autostradzie. Ja tu nie jadę na autostradzie, tylko ja jadę sobie tak tu, o, na Wrocław, nie? Bo ja tutaj, żeby szybciej było. Dobra, dobra, dawaj, nać! No jadę, już zjeżdżę. Czekaj, bo nie widzę. Tu muszę zjechać na Katowice. Dobra, jadę. Ty, a odda mi pan za bilet, za ten! Za bramki na Wrocławiu, na Katowice. Nie! Jeżeli wyciągnę z pensji! Dobra, tam jadę, zaraz będę, no nara. W ogóle mi, aha, mi się czas skrócił. Miałem być w pół do pierwszej, nie? A ja będę 23:54. Uszkodzenie na czepie 52%. Nara! Będzie git. Mamy teraz tutaj ten, kontrolę prędkości. I tutaj gdzieś będą bramki. Ja jestem ciekawy, czy my za te bramki musimy płacić, czy też... Tu 260 euro?! Ej, w tej Polsce jest coraz to drożej. Dzień dobry! A tu jeszcze stare są, nie? Patrzcie, tu jeszcze są stare. Początek płatnej drogi. Enter. Ile to kosztuje? Nie jest napisane. Tu już nie siedzą ludzie, bo to już wszystko zautomatyzowali. Trzeba kupić coś przez ten, nie? Przez internet tam jakiś bilet. Patrz tego. Tak jak się ryje, patrz. A ten tu jedzie, punto. Na WGM. Policja. Więc gonią mnie! Nie no, przestali mi już gonić chyba. Oni mi wylepili ten mandat 160 euro i mnie przestali gonić, nie? Duś ty. Ja nie wiedziałem, że oni tak syreny załączą. A ciekawe, czy wjedziemy na tą górę, nie? Tą górę Świętej Anny. Czy tu jest coś takiego? Jaka tu jest Aral? A gdzie jest Orlen? Uszkodzenie na czepu 60%. Co się dzieje? Uszkodzenie naczepy 78%! Wiecie, dlaczego tutaj się tak naczepa teraz psuje? No bo dziury w Polsce, nie? Ta A1 przy Piekarach Śląskich to jest taka, no tu jest jeszcze w miarę okej ta A4, ale wydaje mi się, że my nie dojedziemy tą naczepą. Ja nie wytrzymam psychicznie, nie? Z tymi mandatami. No przecież jest 80 na godzinę, ja jadę 90. No przecież jest jakaś tolerancja. Policja? No przecież jest jakaś tolerancja chyba, nie? Pa, jakiego oświetlamy, pa. Dobry! Dzień dobry! Pan zobaczy, jadę bez świateł! Jadę bez świateł! Halo! Dobry! Jedź pan! Ty specjalnie tak zrobił, nie? No co za obesrołek, ale nie interesuje ich to, że jadę bez tego, bez świateł. No i ta A4 wiecznie zawalona z Wrocławia do Katowic, nie? Wiecznie. Tu wiecznie tir za tirem. Bo wszystko na Śląsk ciśnie, wszystko. Tak jak w Niemczech na Bawarię wszystko ciśnie, tak tutaj w Polsce wszystko na Śląsk ciśnie. Czekam na ten dodatek, jak będzie w promocji na Black Friday, bo ja nagrywam w przód. Będzie na promocji na Black Friday, jesteśmy już w Polsce, ja instaluję promocję, nie? I jeździmy sobie po Polsce i jest fajnie. Bo tak, żeby tutaj sobie po Polsce jeździć, to taka troszeczkę lip... 79%, mi się wydaje, że ona nie dojedzie. O, 3 pasmówkę tu robią na Górze Świętej Anny. Ale tak czy siak, no mi się wydaje, że oni nie dojedzie. Nie ma szans, żeby ta naczepa dojechała w 100%. Ten. O, koniec, tu już Katowice są, nie? Gliwice. Dzień dobry! Dobry. Jedziesz, o SK, na katowickich tych jedzie, widzieliście to? Prawdziwe rejestracje tu są. Dobry! Dzień dobry, 11 euro, proszę bardzo. Twój pracodawca zapłacił 11, okej, to ściągnij sobie tam stówę. Na piwek. Patrzcie, Katowice, no już jesteśmy na Śląsku, ja tam widzę te wieżowce. Na Śląsku, widać, jest fajnie. Uszkodzenie na czepy 80%, będzie git. Ile za to zarobię, za ten transport? 1586 euro? Nie naczepiło się, widać, że wjechali na Śląsk. Teraz co chwilę mi się ta naczepa będzie. Zaś dzwoni. Halo? Gdzie pan jest? No już wjeżdżam na Katowice, już jestem za bramkami na Gliwicach. Dobra, dawaj ziomek, dawaj, już się nie będę czekać. Ile tam uszkodzenia jest? Wie pan co, no niech się pan cieszy, że ta naczepa chyba dojedzie cała. Skręcił.
Ale musi pan dużo jej na... Musi pan jej bardzo dużo naprawić, wie pan? Ile tam uszkodzenia? No 82%, no. Co? To ja nie chcę. Jak to nie chcesz ty? No jak to nie chcesz? No przecież normalnie to jest twoja naczepa, ej. Dobra, dobra, dawaj, wbijaj. Kiedy będziesz? Za 3 minuty. Już odkryłem miasto Katowice. Dobra, czekam, nara. No nara. Co za typ, nie? Gdzie, gdzie? Czekaj, w lewo, w lewo, w lewo. Tu w lewo. Uszkodzenie naczepy. Ten gościu naprawdę, nie? Nie wiem dlaczego na tartak wjeżdżam, ale jesteśmy na miejscu. Dobra, gdzie ja mam postawić? Dzień dobry! Jestem z naczepą. Ej, tego gościa nie ma, ty, ja jestem przed nim. Auto mi jedzie! Wiecie o co chodzi? Ten gościu, on taki stres mi robi i on mówi, że będzie, a go nie ma. Ja sobie tu już podjadę, ja mu ją tutaj postawię, bo widzę, że mi tutaj chyba ustawił, że mam ją tutaj postawić. Dobra, jesteśmy, okej. Wyłącz silnik. Dobra, i idziemy teraz tutaj odkręcić. Musimy ją odpiąć jakoś. O... Ja mówiłem, że ta naczepa jest... Spóźnienie. 496 euro zarobiłem za to, nie? Ale przynajmniej jesteśmy już w Polsce!